Dzień dobry, kochani. Witam was cieplutko i serdecznie. Jak zawsze. Ja tylko witam wszystkich cieplutko i serdecznie. Dla mnie pozytywność to przed chwilą twarz myłam. Więc te włosy mam takie, może je rozpuszczę. Czasami wyglądam, jakbym miała zeza. Nie ma, żebyście nie mówili, że ja jakaś nieuczesana. Jak mam ciemne włosy, to wydaje mi się, coś tutaj jest dzisiaj dziwnego. Dobra, słuchajcie, jakiś dzień mam taki dziwny. Jest godzina już 10:40, ja siedzę w pieleszach. W sumie w pieleszach. Deszcz pada i pogoda jest taka... Ja raczej nie mam czegoś takiego jak wpływ pogody na stan psychiczny, ale totalnie dzisiaj mam lenizm. Totalny lenizm, jeżeli chodzi, miałam wyjść z plecakiem na spacer do sklepu, do Morrisona konkretnie. Muszę kupić tam kilka rzeczy, ogórki i płatki dla Russella, bo mnie poprosił, on nie jada płatek, ale mnie dzisiaj poprosił, bo wczoraj zjadł i się skończyły, żeby mu kupić takie inne, chcę spróbować i sobie w dzień jeść, w ogóle mleko zaczął jeść, także wow, brawo. Wracając, dobra, co chciałam powiedzieć, to, że totalnie mi się nie chce dzisiaj moknąć i dzisiaj nie idę na spacer. Cieszę się bardzo, że wczoraj byłam, że wykorzystałam tą pogodę i zawsze będę już tak robiła, że jak nie będzie padać, to będę wychodziła szybciutko na dwór, na jakikolwiek spacer gdzieś tutaj. Wiadomo, że później trzeba wyjść z psem, bla, bla, bla i tak dalej, ale to się nie liczy. Ja mówię tutaj o takie konkretne gdzieś tam minimum 5 km na piechotę. Dobra, także dzisiaj pojadę na sklepy z samochodem. Na przeceny, także spodziewajcie się również dzisiaj żółtych karteczek. Co chciałam powiedzieć? Aha, to, że dzisiaj jakoś tak... czekajcie, ja tak sobie może na chwilę wezmę. Pies mi się tu szrubie. Nie szrub się. Kocyk. Ja sobie będę spijała kawę. Miałam dzisiaj tak straszne sny. W ogóle to bolą mnie... Wszystko mnie boli. Tak naprawdę to wszystko mnie boli. Biorę tabletki, więc te antykoncepcyjne i po to, żeby wyrównać mi ciśnienie mózgu, znaczy krwi całościowe. Są to tabletki, które nie ma przerwy, na przykład tak jak inne na miesiączkowanie, tylko ja muszę mieć non-stop, cały czas biorę tą chemię niestety. Po to, żeby wyrównywać mi właśnie ciśnienie, żeby nie doprowadzać do ucisku w głowie, czyli do moich tych migren mózgowych. Pomaga, pomaga, naprawdę. Do tego mam inne lekarstwa, ale nie o tym. Chodzi mi o to, że raz na pół roku mam taki stan dziwny mojego organizmu, że on tak się zachowuje, jakbym była w ciąży. I to jest na początku... Pierwsze dwa razy to i robiłam testy i sprawdzałam, bo byłam wystraszona, bo ja nie chcę więcej dzieci. Z różnych powodów. Może kiedyś mieliście pisać komentarze, mieliście prowadzić jakąś dyskusję, więc no. No i miałam dzisiaj wracając z tematu na temat, bo tak dziwnie rozmawiać samej ze sobą, więc skaczę z tematu na temat. Miałam tak okropne sny, ale po co wam tu mówię? Po to, że pomimo tego, że ja jestem osobą staromodną, staroświecką, starej daty i na przykład przeraża mnie to, że teraz mamy tych coachów od wszystkiego i od niczego, że większość osób tych, którzy gdzieś tam uczą się na coachów, czy nawet się nie uczą, bo jeszcze ci, co się uczą, to jest ok, ale ci, co się nie uczą, są z dupy, z czapy, to wiecie, one nie mówią takie zwykłe rzeczy i to jest takie wkurzające. Na przykład, nie wiem,
Doceniaj małe rzeczy. No kuźwa, no wiadomo, że trzeba doceniać małe rzeczy każdego dnia, nie? Bo dzisiaj żyjemy, jutro możemy nie żyć. Więc doceniajmy to. I to takie proste, takie, wiecie, ale nie, jak ja to powiem, to nikt nie uwierzy, ale czy tam ty, ale jak coach powie, bo coach, super, jemu on se życie ułożył, on w piórkach, wiecie, na Bermudach sobie siedzi, to jemu uwierzą, czy tam jej. Oczywiście ja wspieram swoją mentalność, swoją równowagę psychiczną różnymi książkami. Słucham też różnych coachów, bo na przykład Kamila Rowińska jest jednym z coachem, z coachów, z co i jest ona dla mnie w jakimś tam stopniu autorytetem. Tak samo Fryderyk Karzełek. To są osoby, które ja bardzo lubię, szanuję i podziwiam, i gdzieś tam czerpię jakieś informacje od nich. I do, wiecie, jest dużo takich osób gdzieś tam. Psychologa, psycholog Agata. Dużo ciekawych rzeczy, fajną książkę napisała i tak dalej. Jest sporo osób, ale ja mówię o takich pseudo, wiecie, takich co takie proste. Ale coś innego chciałam powiedzieć na ten temat. A, dobra, no i wracając do tego właśnie, że ja raczej w takie rzeczy różne nie wierzę, to jestem przesądna, bardzo przesądna. Mam jakieś tam swoje wierzenia. Na przykład jak się sól rozsypie, to trzeba przesypać. Jak kot, to przynosi szczęście przeważnie, przynajmniej u mnie. I wierzę w znaczenie snów i w horoskop. Ale z horoskopem jest tak, że ja czytam, ale przymykam oko, bo mi się raczej nie sprawdza. Chociażbym chciała, bo w większości mam fantastyczne horoskopy. Ale wierzę w znaczenie snu, czy na przykład jak się robaki śnią, czy zęby, czy coś tam, to wierzę. I dzisiaj mam tak paskudne sny, że w ogóle nie mogłam usnąć do drugiej w nocy. Niepotrzebnie robiłam tabatę przed snem, bo była wczoraj. Nie mogłam usnąć, do drugiej w nocy się męczyłam, o 6 wstałam. Oczywiście puściłam raz rano do szkoły, jeszcze usnęłam i niedawno wstałam. Także summa summarum te 8 godzin przespałam. Na spacer i tak bym nie poszła, bo leje, chociaż ja mogłabym się ubrać dobrze i wyjść na ten spacer, ale nie, tak jak wspomniałam, dzisiaj mój organizm jest taki jakiś sklapciały. No i po prostu sobie odpuszczam. Czasami tak jest. Oczywiście idę do sklepu, jadę do sklepu. Jakby nie było auta, to bym się wybrała do sklepu na piechotę, ale gdzieś do bliższego. Nie do tych, co zawsze chodzę, ale że jest auto pod domem, no to dzisiaj akurat wykorzystam to. No i wracając do takich pogadanek tutaj typowo vlogowych, chciałam się Was zapytać, czy Wy macie jakieś takie swoje przysłowia lub zabobony, lub jakieś znaczenie snu, które Wam się sprawdza i które przestrzegacie? Chodzi mi o to, że wiecie, ja nagrywam te filmiki, ale chcę, żeby była też akcja, reakcja, jak ja to mówię, z tego względu, żebyście tam pisali komentarze, bo ja codziennie czy co drugi dzień staram się wam odpisać. No i to właśnie czyni to, że sięgam po tą kamerę i nagrywam, bo lubię tą reakcję z wami. Dlatego was tak bardzo zawsze proszę o te kciuki i o komentarze. W ogóle cieszę się, że jesteście. Wcześniej wszystkich namawiałam do oglądania, zachęcałam. Oczywiście to jest ważne i fajnie by było, gdybym w końcu doszła do tej piątki magicznej, 5000, na razie jest 4 z hakiem. Mówią, że nie liczy się ilość, a liczy się jakość. W pewnym sensie tak, ale to raczej nie ma znaczenia na YouTube. Bo na YouTube na pewno są osoby bliskie memu sercu, w sensie koleżeńskim, z którymi mam jakąś więź.
Ale no, YouTube polega na tym, żeby właśnie było jak najwięcej wejść, jak najwięcej komentarzy, kciuków i tak dalej, bo to o to chodzi. Już nie mówisz ludzi, no bo nie, no bo nie wykupuję sobie gdzieś tam sztucznych, fejkowych tych wejść, tylko chodzi mi o prawdziwych, normalnych ludzi z krwi i kości. Fajne jest tak, że przychodzicie do takiej właśnie szarej myszki, jak ja to powiadam, bo ja mam normalne, proste życie. Bardzo proste, bardzo normalne. Okej, nie pracuję, to jest mój wybór. Robię różne rzeczy i mam nadzieję, że będę mogła Wam jeszcze przekazać dużo fajnych rzeczy, typu właśnie zachęcanie do spacerów czy ćwiczeń, bo zobaczycie cały rok tutaj. Jeżeli będzie akcja, reakcja i będziecie przychodzili tu i będziecie oglądali, to te vlogowanie 15-minutowe dla mnie może być nawet codzienne. No, nawet takie, o, siądę i pogadam o dupie Maryny. Znaczy, nie znam żadnej Maryny i tym bardziej nie będziemy mówić tutaj o kobiecych pośladkach. Aczkolwiek, właśnie, możemy pogadać, jeżeli chodzi o ćwiczenia. No i już widzicie, i to by było na tyle z dzisiejszego dnia. Może jeszcze tylko Wam pokażę, co kupiłam, jak wrócę. No i do następnego, do miłego. Jeszcze miałam jedno, nie wiem, czy zauważyliście, ale głos się nie zacina, bo znalazłam wyjście z sytuacji, także cieszmy się, bo to było naprawdę irytujące i jeszcze bardziej mnie denerwowało niż Was. Uwierzcie mi, bo ja chcę, żeby Wam się miło oglądało, tak jakbyście przyszli do koleżanki na kawę. Buziaki. Dobra, ja wróciłam ze sklepu. W sumie byłam w dwóch Morrisonach, bo tak ja jeżdżę, jeżeli mam samochód. Dzisiaj pada, wieje, łeb urywa, ale powiem Wam, a mi się rachunek nie wyciągnął. Powiem Wam, że może później się wybiorę z psem gdzieś tutaj koło domu połazić. Zobaczymy. Na razie mam zamiar zrobić nalewkę, ale już za chwilę Wam powiem dlaczego. Znaczy, Wy widzicie, bo kupiłam pomarańcze i chcę zrobić pomarańczową nalewkę. Tak, lubię pić alkohol i lubię jeszcze bardziej pić swój alkohol, więc ostatnio odnalazłam swoje powołanie, że będę robiła naleweczki. Może w sezonie również wina. Dobra, słuchajcie, serek wiejski, dwie sztuki, przecenione na 34 pensy. Jezu, uwielbiam to i jak ja zobaczyłam, jakie są ceny w Polsce, masakra. Także żółte karteczki, ja mogę zawsze żyć żółtymi karteczkami, już to kiedyś mówiłam. Twaróg również, także zawsze coś się kupi. Tutaj już papryka nie z przecen, ale ja papryka, ogórki, pomidory jem w hurtowych ilościach, a i żółtkiewka jeszcze. Dobra, tutaj był taki zwykły jakiś cheesecake, cookie cream. Zobaczymy, bo był przeceniony również na 88 pensów po kawałeczku. Misiu, do kawy, ciasto! Kawę pijemy akurat. Tutaj zobaczcie, batoniki również mi się bierze do pracy, mały do szkoły. One rzadko kiedy kosztują tylko funta, a tu jeszcze obniżone na pół ceny, czyli jeszcze obniżka. Cztery ogórki, jak widzicie, ogórkożerca ja jestem. Może jutro nie pójdę do sklepu, ani nie pojadę, no bo widzicie, no tego jest dużo, ale ja naprawdę bardzo dużo jadam warzyw i owoców. To możecie zaobserwować na Instagramie, bo tam codziennie na story dorzucam właśnie swoje posiłki, które zjadam. Szpinak potrzebuję, konkretnie szpinak mrożony. Wolałabym w puszce, ale nie było, bo do hinduskich dań, indyjskich, hinduskich, whatever, lepiej preferują właśnie ten szpinak z puszek. Dobra, pomidory, tylko jedne kupiłam, zupki chińskie, ostatnio mam fazę na zupkę chińską. Akurat zupki nic nie wnoszą do naszego organizmu, oprócz tego, że są smaczne i no, puste kalorie i ciepłe. O. Tylko wiesz co, jakbyś mógł to na 8, nie? Dobra, później jogurciki, ulubione rasele, ja też je bardzo lubię, także czasami skuszę siebie na taki jogurcik, aczkolwiek
preferuję w innych. Gruszki, mały ostatnio wcina bardzo gruszki, więc fajnie. Wczoraj, jak widzieliście, albo może nie widzieliście tutaj, był cały talerz łakoci. Raz jemy na przekąskę warzywa, raz owoce. Wczoraj były cały talerz owoców, także dzisiaj wlecą na pewno warzywa jakieś. Przeceniona pietruszka. Ja pietruszkę mrożę. Jedną zostawię sobie świeżą, bo ja wszędzie wrzucam zieleninę, także z funt 25 na 25 pensów, kto by nie wziął. Oczywiście, że ja bym wzięła. Dobra, tutaj mamy ser żółty, również przeceniony. Ta cena jest już na promocji. Funt 0,7 i tak się opłaca na ten kawałek. Nie ma wielkiej przeceny, ale ja akurat sera już prawie nie mam, także wzięłam zawsze zaoszczędzone 7,70, nawet 2 pensy. Dobra, i teraz 4 paczki pomarańczy. Piękna cena z funt, 80 na 36 pensów. Jeszcze mamy tu świeżą kolendrę, również cena, zobaczcie. Jabłka niedużo przecenione, bo tam kilka pi dosłownie, ale jabłka również zjadamy codziennie, jak wiecie. No i Russell sobie zażyczył płatki, no to tutaj konkretnie te, konkretnie paczkowane porcjami, różne smaki, no nie wiem, czy on je zje, zobaczymy, zobaczymy. I tutaj jest aż 8 paczek, 2,30 cena, niech je, dobra. Dobra, to my na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia jutro.